Dzień dobry Państwu. Nazywam się Karolina Zalewska, jestem edukatorką Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziś wykład wstępny do wystawy Marzenie i Rzeczywistość, wykład poświęcony historii gmachu, w którym się obecnie znajdujemy. Historia, która doprowadziła nas w to miejsce, jest bardzo długa i zaczęła się tak naprawdę jeszcze w wieku XIX. Większość instytucji muzealnych, dużych placówek publicznych ze wspaniałymi kolekcjami otwierały się w Europie w drugiej połowie wieku XVIII, w pierwszej połowie wieku XIX. Ze względu na brak polskiej państwowości u nas nie było to takie proste i oczywiste. Także nie zadziałał ten mechanizm, który działał w wielu krajach, że kolekcje władców, królów, cesarzy, książąt stawały się kolekcjami publicznymi. U nas tę kolekcję trzeba było budować od początku, od podstaw, także droga dojścia do własnej placówki muzeum, instytucji prezentujących dzieła sztuki była dużo dłuższa. Oczywiście odbywały się w Warszawie różnego rodzaju pokazy dzieł sztuki, ale nie miały one charakteru stałego, nie było stałej siedziby, stałej kolekcji, miejsca, gdzie można było w określone dni przyjść po to, aby oglądać dzieła sztuki. Oczywiście co jakiś czas były próby stworzenia takich instytucji, przede wszystkim na bazie kolekcji przedstawicieli arystokracji, ale niestety żadna z tych kolekcji nie stała się ostatecznie zaczątkiem Muzeum Narodowego w Warszawie. Do powstania Muzeum Sztuk Pięknych, czyli ojca naszego muzeum, przyczynił się Aleksander Wielopolski. Oczywiście postać historyczna, kontrowersyjna. My tutaj nie będziemy się zajmować oceną jego działalności politycznej. Zwróćmy tylko uwagę na to, że 20 maja 1862 roku na mocy ustawy o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim powołano Muzeum Sztuk Pięknych, Szkołę Główną, Bibliotekę Główną. Muzeum to podlegało bezpośrednio dyrektorowi Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 2 lata wcześniej powstało w Warszawie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, które także gromadziło swoją kolekcję, ale trzeba pamiętać, że była to instytucja o zupełnie innym profilu. Zachęta skupiona była na współczesnej sztuce polskiej, natomiast Muzeum Sztuk Pięknych miało pokazać historię sztuki na przestrzeni Europy i kolejnych wieków, tak więc zakres byłby dużo szerszy takiej instytucji. Stąd też była konieczność powołania instytucji, która kształciłaby nie tylko społeczeństwo w dziedzinie sztuk pięknych, ale przede wszystkim młodych artystów, dla których obcowanie ze sztuką dawnych mistrzów było wówczas takim wymogiem koniecznym. Pierwszym dyrektorem honorowym został Justynian Karnicki. Zresztą ta funkcja dyrektora była wspólna z fotelem dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych. Był to tytuł honorowy, nie przysługiwały żadne dodatkowe dochody. W związku z tym pierwszym konserwatorem muzeum został Jacenty Sachowicz, malarz, także znany z realizacji konserwatorskich, chociażby w warszawskich kościołach. Justynian Karnicki już chwilę po objęciu swojej funkcji rozpoczął starania do stworzenia miejsca ekspozycji, ale tak naprawdę zajęło to 3 lata. Pierwsza ekspozycja, pierwsza siedziba Muzeum Sztuk Pięknych mieściła się w tak zwanym pawilonie audytoryjnym na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, budynek projektu Michała Kado. Wówczas w tymże budynku mieściła się Szkoła Sztuk Pięknych. Pierwsza placówka muzealna otwarta była 2 razy w tygodniu, w czwartki i niedzielę, bezpłatnie. Można było odwiedzić gmach między godziną 11 a godziną 14. Wówczas także w tymże budynku właśnie mieściła się Szkoła Sztuk Pięknych z tą wspaniałą salą, gdzie młodzi adepci sztuki rysowali z modela. Jeszcze zanim ta pierwsza ekspozycja powstała, pierwszy dyrektor udał się na aukcję kolekcji Johanna Petera Weyera w Kolonii, gdzie zakupił obiekty, które po dziś dzień pozostają w zbiorach naszego muzeum, a więc tworzą tą nieprzerwaną linię między Muzeum Sztuk Pięknych a Muzeum Narodowym w Warszawie, chociażby ta wspaniała Madonna z Dzieciątkiem Pinturicchia czy ta święta rodzina Jordansa. Dużą grupę obiektów, które weszły w skład zbiorów Muzeum Sztuk Pięknych, stanowiły dzieła sztuki należące do Szkoły Sztuk Pięknych, także dzieła profesorów, którzy w tejże szkole wykładali. I do najstarszych obiektów, obrazów polskich w kolekcji muzeum należy chociażby ten Gniew Saula na Dawida Antoniego Brodowskiego. Kolekcja rzeźby odlewów gipsowych jeszcze ze zbiorów Stanisława Augusta Poniatowskiego była pokazywana w gmachu pomuzealnym, to jest bliźniaczy budynek na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Ekspozycja gabinetu gipsów była prezentowana od 13 września 1869 roku i tak wyglądała. Niestety niedługo cieszyło się muzeum swoją stałą ekspozycją ze względu na zmiany w nauczaniu w zaborze rosyjskim. Muzeum musiało się wynieść do Pałacu Mostowskich, gdzie sam budynek teoretycznie byłby dobry na ekspozycję muzealną, gdyby nie to, że muzeum otrzymało tylko 4 sale. Więc tak naprawdę był to bardzo ciasny magazyn, a nie szansa na stworzenie ekspozycji muzealnej. W tymże miejscu muzeum mieściło się do 1871 roku. Wówczas powstała szansa na kolejną ekspozycję w Pałacu Paca przy ulicy Miodowej, gdzie zagościło muzeum na 5 lat. Nie wiadomo dokładnie, jak wyglądała ta ekspozycja. W prasie nie zachowało się bardzo dużo informacji. Mimo tego, że było to dosyć ruchliwe i ważne miejsce, nie było jakoś bardzo często odwiedzane przez publiczność. Wiadomo, że muzeum zajęło kilkadziesiąt pomieszczeń w budynku frontowym oraz w prawym skrzydle gmachu. Niestety w 1876 znowu konieczna była przeprowadzka. W budynku w Pałacu Paca zagościły sądy, które znają Państwo chociażby z czytania Lalki, to tam odbywały się procesy opisane przez Prusa. Zabytki trzeba było spakować i zostały umieszczone w budynkach przy Placu Bankowym. Tam tak naprawdę zagościły na ćwierć wieku z nielicznymi tylko pokazami czasowymi. Ten trudny moment, kiedy muzeum traci kolejną swoją siedzibę, wiąże się ze zmianą także dyrektora. Cyprian Lachnicki był człowiekiem niewątpliwie dobrze przygotowanym do piastowania tak ważnej funkcji. Miał doświadczenie, sam był też malarzem, amatorem, a także kolekcjonerem dzieł sztuki. Całą swoją kolekcję zapisał właśnie Muzeum Sztuk Pięknych pod warunkiem, że w ciągu 2 lat zostanie wybrane miejsce na stałą siedzibę. Zaznaczył także, że obiekty nie mogą opuścić Warszawy, a gdyby to się nie udało, mają być sprzedane i dochody przeznaczone dla ludzi ubogich, więc dosyć taki restrykcyjny zapis testamentowy. Lachnicki jeszcze wyszedł z dosyć ważnego założenia, że problem niewątpliwie istnieje bardzo poważny gmachu muzealnego i dobrze, gdyby się tym problemem z kimś podzielić, aby zwiększyć szanse na otwarcie instytucji muzealnej. I powiązał Muzeum Sztuk Pięknych z władzami miasta Warszawy. I to powiązanie utrzymało się do wybuchu II wojny światowej, czyli było to muzeum na barkach administracji Warszawy. W związku z koniecznością wykonania jakichś ruchów ekspozycyjnych wynajęto pomieszczenia w domu Neprosów przy ulicy Wierzbowej. To jest ten budynek taki załamujący się niedaleko Teatru Wielkiego. Tak on wygląda obecnie, został odbudowany po wojnie z pewnymi zmianami. Tutaj otwarto dużo pomieszczeń, przygotowano ekspozycję, która znowu mimo bardzo dobrego punktu, jakim był plac teatralny, nie cieszyła się powodzeniem i tak naprawdę prasa donosiła, że czasami średnia odwiedzin w tejże placówce to jest 10 osób dziennie. Proszę pamiętać, że innego Muzeum Sztuk Pięknych wówczas w Warszawie nie było. Mamy zachowane fotografie z wnętrza tej ekspozycji. Proszę zwrócić uwagę na to, że obrazy były uwieszane naprawdę bardzo ciasno, wręcz tapetowano nimi ściany. Umieszczano je już według takiej myśli szkół architektonicznych, natomiast niewątpliwie widać, że nie były to przestrzenie przeznaczone do ekspozycji muzealnej. I to niestety właśnie taka przypadłość muzeum do powstania tego gmachu, że każde kolejne miejsce było po prostu adaptowane na potrzeby ekspozycji. Tutaj proszę zwrócić uwagę, w zbiorach muzeum znajduje się Mona Lisa. Ona była pokazywana właśnie w domu Neprosów przy Wierzbowej. Jest to obiekt z kolekcji z daru Piotra Fiorentini. Trzeba pamiętać, że wówczas nie traktowano tak po macoszemu kopii, jak to dzisiaj się dzieje. Co do zasady nie pokazuje się kopii na ekspozycjach muzealnych. Zresztą uchodziło to dzieło wręcz za autentyczne. Co więcej, w momencie, kiedy na dłuższy czas zniknęła skradziona z Louvru oryginalna Mona Lisa, ożywił się ruch w gmachu przy Wierzbowej. Zwiedzający przychodzili specjalnie obejrzeć ten obraz. Mona Lisa po dziś dzień znajduje się w zbiorach naszego muzeum. W 1906 dyrektorem muzeum został Pius Weloński, znany rzeźbiarz, i to za jego za czasu jego dyrektoriatu zakupiono w 1912 roku tę działkę, na której się obecnie znajdujemy. To wówczas był adres Aleja 3 Maja. Nabyto tą działkę od warszawskiego konsystorza prawosławnego, natomiast od nazwiska dzierżawcy było to miejsce określano jako ogrody Wala. Tak, na początku wieku XX wyglądało miejsce, gdzie planowano wznieść gmach Muzeum Narodowego w Warszawie. W 1916 roku dyrektorem muzeum został Bronisław Gembarzewski, wojskowy, historyk sztuki, historyk wojskowości. Od 1920 roku także piastował funkcję dyrektora Muzeum Wojska Polskiego, co ta unia personalna naznaczyła historię naszego muzeum, w zasadzie po dziś dzień sąsiedztwo Muzeum Wojska Polskiego jest w pewnym sensie dziedzictwem Bronisława Gembarzewskiego. Paradoksalnie wyjście Rosjan z Warszawy, mimo tego, że zagrabili oni pieniądze odkładane na budowę gmachu muzealnego, pomogło. Po pierwsze, do dyspozycji było więcej budynków publicznych. Po drugie, już w 1915 zaczęto dyskutować na temat siedziby muzeum. Tymczasem od czerwca 1916 rozpoczęto adaptację budynku przy ulicy Podwale 15 na potrzeby magazynu i ekspozycji muzealnej. Nie było to miejsce specjalnie reprezentacyjne, tak uczęszczane jak Plac Teatralny, ulica Miodowa czy chociażby wcześniejszy teren uniwersytetu. Jednakże doprowadzono do otwarcia w tymże budynku zarówno ekspozycji sztuki, jak i Muzeum Wojska Polskiego. Tak wyglądała ekspozycja militariów na dziedzińcu tego budynku. Tu także mieściło się lapidarium. Zanim wejdziemy do sal wewnętrznych, bo mamy zachowane fotografie z tego budynku, chcę, żeby Państwo mieli mniej więcej świadomość, jakie było sąsiedztwo tej placówki muzealnej. Tak to przedstawiało się w raporcie śledczego na tymże terenie. Sąsiednie domy, a mianowicie numery 13 i 17 są podejrzane. Pierwszy jest zamieszkały przez element przestępczy. W domu tym byli aresztowani złodzieje, jak również mieszkała tam znana złodziejka pruska, kochanka bandyty i przyjaciółka kochanki znanego bandyty Kwiatuszyńskiego. W domu zaś numer 17 mieści się hotel Słowiański, w którym staje publiczność nie bardzo pewnej konduity, a w restauracji tegoż hotelu przesiadują na bilardzie złodzieje zarówno kieszonkowi, jak i mieszkaniowi. Więc takie było sąsiedztwo tego budynku, ale my przespacerujmy się po wnętrzach. Mamy dosyć dużą kolekcję fotografii z tego budynku. Fotografie te Państwo także zobaczą na ekspozycji. Od 22 stycznia 1922 roku tak wyglądały te sale. Tutaj sala malarstwa francuskiego, sala malarstwa flamandzkiego. Proszę zwrócić uwagę na obraz, który znamy z tego pierwszego ważnego nabytku do kolekcji muzealnej. Widzimy tutaj, że obiekty też były wieszane bardzo ciasno, na różnych wysokościach. Znowu pomieszczenia były adaptowane na potrzeby ekspozycji. Nie było tu odpowiednich przestrzeni, dużych sal. Trzeba było się pomieścić zarówno z ekspozycją, jak i z magazynami. Niektórzy nawet właśnie ze względu na tą ciasnotę, która narastała wraz z budowaniem kolekcji muzeum, mówili, że to są takie dobrze utrzymane magazyny po prostu ze względu na ilość obiektu w salach. Tutaj sala z zabytkami z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jak wyglądała codzienność w tym gmachu? Po pierwsze, galerie były otwarte rotacyjnie. W poszczególne dni można było odwiedzać różne części ekspozycji. Na salach stali pilnujący, którzy byli także przeszkoleni pod względem znajomości dzieł sztuki, które w danych salach były. Pełnili także oni właśnie funkcję takich przewodników przy dużych grupach. W momencie, kiedy było mało ludzi i trochę się im nudziło, wiadomo ze wspomnień, że próbowali przymierzać militaria, jakieś uzbrojenia, które tam się znajdowały na ekspozycji, co spotkało się z dużym rozczarowaniem, bo okazało się, że owe zbroje były nieco za małe na ludzi z początku wieku XX. Szczęśliwie były piece, bo czasami panował dosyć duży chłód i właśnie owi pilnujący przytulali się do tych pieców. Były założone alarmy, które czasami uruchamiały się same ze względu na ruch na ulicy, albo że zdarzało się, że i myszy potrafiły jakiś drucik alarmowy przegryźć. Czasami atmosfera bywała chyba tutaj dosyć swobodna. Bardzo częstym gościem był Wojciech Kossak, zaprzyjaźniony z dyrektorem. Wojciech Kossak, znany malarz, batalista. Jego związek z dyrektorem wojskowym, miłośnikiem historii wojskowości, można powiedzieć, był oczywisty. Bardzo często właśnie na salach Wojciech Kossak pracował, ale zdarzało się, że odwiedzały go też tam damy i wówczas pędzel, paleta szły w kąt i przynoszono jakieś słodycze z pobliskiej cukierni i atmosfera zdecydowanie się na ekspozycji rozluźniała. Zresztą Wojciech Kossak po prostu pozostawiwszy dom rodzinny w Krakowie, czuł się w Warszawie dużo bardziej swobodnie. I jeszcze kolejne przestrzenie ekspozycji. Widzimy tutaj i Canaletta, i Norblina, obiekty, które są dzisiaj w naszych zbiorach. Kolejna sala Orłowski. Proszę zwrócić uwagę na taką architekturę dosyć trudną, schodki, różnice poziomów i niestety tego muzeum nie ustrzegło się w nowym gmachu. Tu też cierpimy na dużą liczbę różnych poziomów. Tu sala z malarstwem drugiej połowy wieku XIX, sielanka Rzymska-Siemirackiego oraz prace Wojciecha Gersona, który był tym dla Warszawy, kim był Matejko dla Krakowa. Tu znany ze stałej ekspozycji Cmentarz w Górach, a obok obraz Wianki, który jest stratą wojenną. I sala z obrazami braci Gierymskich. Także proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie ten większy obraz to Gra w Mora. Można go było oglądać na ostatniej wystawie monograficznej Aleksandra. A po prawej stronie Święto Trąbek, ale proszę zwrócić uwagę, dużo większe od tego, które znajduje się teraz na ekspozycji. Jest to bowiem jedna z trzech wersji, ta niestety także jest stratą wojenną. Proszę zwrócić uwagę na wygląd ścian w tymże budynku. I kolejna sala, prace Wyspiańskiego, znany ze stałej ekspozycji portret Jana Stanisławskiego, tu portret Franciszka Wyspiańskiego, ojca artysty, znanego rzeźbiarza krakowskiego, tu portret doktora Krzyształowicza, a w następnej sali prace Konrada Krzyżanowskiego. Po odzyskaniu niepodległości bardzo szybko przystąpiono do projektowania nowej siedziby dla muzeum. I wówczas pojawiła się taka koncepcja, aby utworzyć dzielnicę muzealną na terenie Ujazdowa z włączeniem Zamku Ujazdowskiego, Belwederu, Łazienek. Tam miałoby powstać takie no wręcz zagłębie kulturalne, ale także siedziba Sejmu. A więc porzucono na chwilę koncepcję budowy gmachu na tej działce, na której się znajdujemy. Ogłoszono w 1919 roku konkurs, na który napłynęło kilka prac, z czego 3 uwzględniono w konkursie. 2 koncepcje znajdują się w zbiorach naszego muzeum i mogą je Państwo zobaczyć na ekspozycji. Pierwsza to praca Oskara Sosnowskiego, która cieszyła się największym uznaniem jury. W ramach tego projektu powstał w ogóle rozbudowany belweder, miał zamknąć oś alei i miał powstać kompleks 3 budynków muzealnych, bo tak naprawdę w konkursie tym mówiono nie tyle o jednym Muzeum Narodowym w Warszawie, ale o 3 budynkach, które mieściłyby i Muzeum Sztuki, Muzeum Etnograficzne i Prehistoryczne oraz Muzeum Historyczne. Proszę zwrócić uwagę, jak właśnie duży rozmach jest tej koncepcji i trudno powiedzieć, że ona przystawała do realiów, dlatego że odbudowujące się po tylu latach niebytu państwo po prostu nie byłoby w stanie, i miasto nie byłoby w stanie sfinansować tak ogromnego przedsięwzięcia architektonicznego. I druga koncepcja, jeszcze raz Oskar Sosnowski, i druga koncepcja Antoniego Dygata, ojca słynnego pisarza. Antoni Dygat pojawi się w historii naszego muzeum jeszcze później. Tak naprawdę te brawurowe koncepcje budowy całej dzielnicy nie mogły się udać. Tak naprawdę niczego z tych projektów nie skierowano do realizacji, ale tak naprawdę zaczęto bardzo poważnie myśleć o stałej siedzibie. Tu proszę zwrócić uwagę, 3 niezależne gmachy na poszczególne instytucje. Z konieczności trzeba było powrócić do myślenia o zakupionej działce przy Alei 3 Maja i przystąpiono do konkursu. W 1924 roku ogłoszono konkurs na budowę jednego gmachu w Alei 3 Maja, gmach ten by skupiał 3 właśnie różne placówki muzealne, a tak naprawdę bardzo szczegółowo określono tylko program dla mieszczącego się tam Muzeum Wojska. Oczywiście wynikało to ze specjalnych zainteresowań dyrektora Gembarzewskiego. Także w takim słowie wstępnym zasugerował on koncepcję, jak ów budynek miałby wyglądać pod względem architektonicznym, i tutaj poszła sugestia w stronę stylów historycznych. Wskazano budynki przy Placu Bankowym klasycystyczne jako taki dobra koncepcja, a także zasugerowano także pewną lekkość, która mogłaby się raczej kojarzyć z łazienkami królewskimi. Proszę zwrócić uwagę, że w 1924 roku zasugerowano jednak formacje stylowe mocno już wówczas przebrzmiałe, co zresztą skomentowano w jednej recenzji, że rzeczywiście można się było spodziewać mnóstwa kolumn koryncko-łazienkowskich, które będą się wdzięczyć do pociągów linii średnicowej. Rzeczywiście miejsce to zaczynało mieć zupełnie nowy obraz, stawało się nowoczesną częścią Warszawy. I z tego konkursu zachowało się bardzo wiele plansz, część zresztą została zakupiona i te znajdują się w zbiorach naszego muzeum. Szczególnym uznaniem cieszył się projekt Mariana Nikodemowicza. Proszę zwrócić uwagę, no wyraźnie zasugerowano się tą historyczną koncepcją wyglądu gmachu. Tutaj proszę zwrócić także uwagę w części centralnej rotundę, gdzie miały być rozmieszczone obrazy batalistyczne Wojciecha Kossaka. Ta koncepcja oczywiście nie została zrealizowana. Zresztą w kolejnych projektach widać taką potrzebę połączenia Muzeum Sztuki z miejscem historycznym, miejscem dla pamiątek narodowych, czyli dla takich obiektów, takich zbiorów, jak dzisiaj miałoby mieścić Muzeum Historii Polski. A więc no, jest to połączenie dosyć trudne, sztuki, estetyki z jednak miejscem o znaczeniu takim bardzo silnie patriotycznym. Jednym z zakupionych projektów był projekt Jana Bagińskiego, który bardzo się kojarzy właśnie z architekturą łazienek i znowu krytyczny głos jeden stwierdził, że projekt zakupiono ze względu na ogrom pracy, którą architekt włożył w wykonanie rysunków, oczywiście podważając stronę koncepcyjną. Kiedy Państwo będą oglądać ekspozycję, proszę trochę poczuć się jak sąd konkursowy i rozważyć poszczególne projekty, który z nich uznaliby Państwo za szczególnie interesujący. Mamy także projekt architektów krakowskich Bogdana Teretera, Andrzeja Tichego. I wyraźnie w tym przeglądzie kolejnych koncepcji widać nawiązania do stylów historycznych. Ostatecznie nie skierowano do realizacji żadnego z tych projektów. Powierzono wykonanie planów nowego budynku Janowi Hojrychowi młodszemu, który w 1925 roku przystąpił intensywnie do prac nad projektem gmachu. Proszę zwrócić uwagę na taką monumentalną, surową fasadę. Tak naprawdę te projekty wykonywane były w dwóch fazach, w drugiej prowadzono pewne poprawki. Niestety Jan Hojrych zmarł, nie dokończywszy swojej pracy. Także zwrócono wówczas uwagę na ogromne koszty budowy takiego gmachu o takiej estetyce i ostatecznie ogłoszono drugi konkurs zamknięty, do którego zaproszono trzech architektów. Tadeusza Tołwińskiego, który przedstawił taki projekt, Czesława Przybylskiego. Tutaj komisja zwróciła uwagę na ciasne pomieszczenie i zarzucano architektowi, że za bardzo zapatrzył się na małe, ciasne pomieszczenia na podwalu. I trzeci architekt to Zdzisław Mączeński. Ostatecznie do realizacji skierowano projekt Tadeusza Tołwińskiego, który przystąpił intensywnie do pracy I w zasadzie w niewielkim stopniu już ten gmach różni się od projektu konkursowego, jeżeli chodzi o koncepcję. Mamy tu więc ciąg pawilonów zwróconych czołami w stronę Alei 3 Maja. Z tyłu powiązane są te budynki takim poprzecznym ramieniem. Tak zaprojektowany budynek mógł być także wznoszony etapami. Tutaj proszę zwrócić uwagę jeszcze na takie historyczne, historyzujące detale, jak te konne pomniki, także ozdobne portale, rzeźbione fryzy. Ostatecznie ten budynek czyszczono, można powiedzieć, z takich historycznych naleciałości. Mimo także pomysłów Bronisława Gembarzewskiego na dodatkowe elementy zdobnicze architektury, całkowicie z tego zrezygnowano. Przystąpiono szybko do działań, jakby bojąc się, żeby ta sprawa nie rozciągnęła się na kolejne lata. W 1927 roku wmurowano kamień węgielny i szybko przystąpiono do zakładania fundamentów. Budynek wznoszony był rzeczywiście etapami, zgodnie z pomysłem Tołwińskiego. Taka realizacja rzeczywiście miała szansę na powodzenie, ale musimy pamiętać o tym, że czas budowy przypadł na lata kryzysu, światowego kryzysu ekonomicznego, co oczywiście negatywnie wpłynęło na budowę. Kolejne dwie firmy, które realizowały tę inwestycję, bankrutowały. Ale szczęśliwie w 1932 roku otwarto pierwszy fragment gmachu w kształcie litery L. Umieszczono tutaj dział sztuki zdobniczej. Tu widzą Państwo fotografię z otwarcia tego gmachu. Proszę zwrócić uwagę na właśnie tą jedyną część, która wówczas była wyciągnięta do samej góry, ale fasada jeszcze nie była obłożona do końca płytami kamiennymi. Tak wyglądały przestrzenie ekspozycyjne. Tutaj chciałabym Państwa uwagę zwrócić na salę ze sztuką kościelną, dla której specjalnie założono sklepienia w zupełnie nowym budynku. Może Państwa zastanawiać, dlaczego dzisiaj w tejże sali nie są prezentowane obiekty średniowieczne. Proszę zwrócić uwagę na wejście do tej przestrzeni. W ogóle nie ma mowy o tym, żeby wstawić tutaj jakiekolwiek większe nastawy ołtarzowe, już nie mówiąc o chociażby poliptyku z jednorożcem czy poliptyku grudziąckim. Zresztą oba obiekty znalazły się dużo później w zbiorach naszego muzeum. Nie da się po prostu wnieść tutaj ciężkich eksponatów. Obecnie jest to część właśnie biurowa muzeum, poza ciągiem ekspozycyjnym. Jest to po prostu sala nieprzystosowana do współczesnych wymogów muzealniczych. I tak wyglądały kolejne sale. Budowa trwała dalej. Niestety nie było to bardzo szybkie tempo zadowalające. Pieniądze niestety nie płynęły odpowiednio wartkim strumieniem, jeżeli chodzi o finansowanie budowy. Ogromny przełom w budowie i w ogóle w postrzeganiu tego, czym powinno być Muzeum Narodowe, miało miejsce w momencie objęcia stanowiska dyrektora przez Stanisława Lorentza. Był to jeszcze wówczas młody historyk sztuki, ale zasłużony, znany jako sprawny konserwator na Wilno i Nowogródek. On między innymi z własnych pieniędzy rozpoczął odbudowę zamku w Trokach. Nikt wówczas jeszcze nie wiedział, że objęcie tego stanowiska to będzie pół wieku oświeconego absolutyzmu w historii muzeum, ale był to niewątpliwie człowiek wielkiej energii, nowych zupełnie pomysłów, który dostał tak naprawdę plac budowy. I wówczas już miał pełną świadomość, że gmach jest po pierwsze za mały, po drugie jest niedoskonały pod względem projektowym, chociażby właśnie te różnice poziomów, kilkanaście różnych poziomów ekspozycyjnych. To utrudnia komunikację i do dzisiaj muzeum boryka się z tymi problemami. Lorentz musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, czy należy ten projekt zmienić radykalnie i przeciągnąć budowę o kolejne lata, czy pozostać przy tylko możliwych szybkich korektach i jak najszybciej postawić gmach muzealny. Wybrał to drugie rozwiązanie, pewnie nie przeczuwając, jak wielkim błogosławieństwem będzie ta decyzja ze względu na wybuch II wojny światowej. Gdyby muzeum nie miało wówczas stałej siedziby z magazynami, piwnicami, pewnie zniszczenia w kolekcji muzealnej byłyby dużo, dużo większe. Już w 1937 Antoni Dygat, który zresztą objął kierownictwo budowy po wycofaniu się z tego stanowiska przez Tołwińskiego, już wówczas wtedy Dygat zaproponował rozbudowę Muzeum Narodowego w Warszawie o taki gigantyczny ryzalit. Ta rozbudowa oczywiście ze względu na czas, pieniądze, potem wybuch II wojny światowej nie mogła zostać zrealizowana. Ostatecznie ryzalit w dużo skromniejszej formie został wybudowany już po II wojnie światowej. Budowa nabrała tempa dzięki współpracy Lorentza z komisarycznym prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim. Otóż wracając z pewnej jakiejś uroczystości miejskiej, Starzyński podzielił się z Lorentzem takim pomysłem, że chciałby zrobić w Warszawie ekspozycję, która by pokazywała jej przeszłość, obecny moment i przyszłość. Tylko nie bardzo wie, gdzie tą ekspozycję mógłby zrobić. I wówczas dyrektor Lorentz powiedział, że on ma propozycję, niech ta wystawa odbędzie się w Muzeum Narodowym w Warszawie, mając świadomość, że w chwili obecnej nie ma takiej przestrzeni w gmachu, który jest cały czas w budowie. To było bardzo ryzykowne, ale też mądre posunięcie. Ryzykowne dlatego, że wówczas w ciągu 2 lat gmach muzealny musiałby być ukończony, co było rzeczywiście trudne do realizacji, zważywszy na dotychczasowe tempo pracy. Z drugiej strony natomiast mając za sobą Starzyńskiego, wiedział Lorentz, że wreszcie popłyną pieniądze na inwestycje. I rzeczywiście to udało się zrealizować. Dyrektor Lorentz, można powiedzieć, ciągnął jak tylko się dało fundusze od władz miasta Warszawy, nie tylko na samą budowę gmachu, ale także na budowę kolekcji muzealnej, która ze względu na pewną taką przypadkowość jej tworzenia przez kolejne dziesięciolecia była niekompletna. Sam Lorentz opowiadał taką anegdotę, jak kiedyś na spotkaniu w Urzędzie Miasta podsunął odpowiedzialnemu za finanse taką karteczkę z tekstem: dziś w nocy śnił mi się Rodakowski i bardzo się martwił, że pan nie chce dać pieniędzy na jego obrazy. No to dostał w odpowiedzi karteczkę: a mi się śnił minister Drucki-Lubecki i bardzo mnie ostrzegał przed dyrektorem Lorentzem. Więc tutaj był dyrektor Lorentz niewątpliwie także lisem sprytnym, który pozyskiwał co się tylko da na potrzeby muzeum. On nie tylko dbał o to, aby gmach muzealny powstał, ale tak naprawdę zreorganizował całkowicie myślenie o muzeum. Po pierwsze, pozbył się rzeczy, które jakby nie były ściśle związane z kolekcją sztuki. To po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę zatrudnił wreszcie historyków sztuki muzealników w tejże instytucji, gdyż dyrektor Gembarzewski miał kompletnie odmienne myślenie o instytucji muzealnej. Nie postrzegał w ogóle tej instytucji jako placówki naukowej, co może być absurdalne. On postrzegał to, widział konieczność pracowania raczej takiej obsługi technicznej, niż wykształconych historyków sztuki, którzy mają jakieś swoje gusta. A więc muzeum stawało się rzeczywiście nowoczesną placówką z nowoczesnym gmachem. W 1938 roku udało się ukończyć budowę. I tutaj widzą Państwo fotografię z otwarcia gmachu 18 czerwca 1938 roku w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego i prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Tutaj dostojna ekipa odwiedza już galerię. Proszę zwrócić uwagę, po prawej stronie wianki Gersona strata wojenna. Też ten obraz widzieliśmy w budynku na podwalu. Zachował się ten akt oddania społeczeństwu nowego gmachu. Ten akt zobaczą Państwo na ekspozycji. I jeszcze, można powiedzieć, przejdźmy się po samym budynku, zobaczmy jego architekturę. Proszę zwrócić uwagę, jak nieznacznie zmienił się ten budynek przez lata. Tak naprawdę dobudowane po wojnie zostały rezality, do których wejścia znajdują się właśnie z przestrzeni holu. Proszę zwrócić uwagę na szlachetną, czystą taką architekturę, jednocześnie klasycyzującą ze względu na swoją rytmikę, ale nie detal rzeźbiarski, historyczny. I proszę zobaczyć, po raz pierwszy dzieła sztuki mają oddech. Są rozwieszone w dużych odstępach, można spokojnie je kontemplować, dużo światła. Proszę pomyśleć też o tym, że tak naprawdę wówczas Zachęta ze swoją siedzibą jest miejscem takiego starego muzealnictwa. Tam wiszą matejki, tam wisi wówczas chociażby Bitwa pod Grunwaldem czy Kazanie Skargi. Te obrazy trafiły do nas po wojnie. Tutaj jest nowoczesne muzeum pełne światła, także te pierwsze ekspozycje, które się tu odbywały, zrywały z takim patriotycznym myśleniem, odwoływaniem się do jakiejś wielkiej historii. Było to muzeum sztuki, a nie Muzeum Historii Polski. I tak naprawdę nasza wystawa, nasza ekspozycja kończy się otwartym gmachem w 1938 roku. Ja tutaj jeszcze jako taki suplement pokażę Państwu, co się działo z tym gmachem przez lata wojny. I proszę spróbować wyobrazić sobie, jak mogli czuć się ludzie, którzy w 1938 roku przygotowali ekspozycję dla publiczności, rozwiesili obrazy, rozstawili rzeźby i rok później to wszystko musieli pakować w skrzynie i znosić do magazynów. Muzeum było zamknięte dla publiczności przez cały okres okupacji, ale muzealnicy zajmowali się cały czas pracą, między innymi odnotowywaniem, co się dzieje z polskimi dziełami sztuki. Próbowali ustalić, w jakich kierunkach są wywożone przez grabieżców. Przez chwilę gościł w gmachu muzealnym pomnik Jana Kilińskiego. Alek Dawidowski wypisał wówczas na ścianie Muzeum Ludu Warszawy: Jam tu, Jan Kiliński. W 1945 roku tak wyglądały sale Muzeum Narodowego. I tak naprawdę natychmiast przystąpiono do prac naprawczych. Szczęśliwie budynek nie był zbombardowany, zrujnowany. Wymagał jednak gruntownego remontu. Proszę zestawić sobie to zdjęcie chociażby z fotografiami z 1938 roku. I tak naprawdę pierwsza ekspozycja muzealna odbyła się już w 1945 roku, w maju, czerwcu. Była to wystawa Warszawa Oskarża, pokazująca, jak okupant potraktował kolekcję muzealną. Wystawę odwiedził m.in. Dwight Eisenhower, którego prowadzał sam dyrektor Lorentz. Kiedy po zwiedzaniu panowie wyszli zapalić papierosa na zewnątrz, z fontanny wytrysnęła woda. Mimo tego, że w zasadzie w Warszawie nie działały wodociągi, otóż jeden z pracowników technicznych uparł się na taki efektowny akcent i ręcznie pompował wodę. I wówczas Eisenhower zapytał, czy w Warszawie jest woda, jedzenie, prąd. Nie ma, a wy robicie wystawę. Wówczas profesor Lorentz odpowiedział, bo taka jest nasza historia. I tymi słowami chcę zaprosić Państwa do odwiedzenia naszej ekspozycji, która skupia się na latach 1919-38, czyli na perypetiach budowy gmachu Muzeum Narodowego w Warszawie. Dziękuję bardzo za uwagę.